Właśnie wróciłem z paczkomatu, odebrałem paczuszkę, to już jest ostatni puzelek naszej układanki. Zobaczcie, co to będzie, co to będzie. Mamy procesorek. No i co, pozostaje nam to wszystko teraz zmontować. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za te wszystkie puzzle do mojego cudownego stanowiska, żeby je zupgrade'ować, wymienić kompika całego, w sumie tylko zostanie moja grafika. No ale no dobra, no to bierzemy się za montowanie. No to słowo się rzekło, przygotowane stanowisko i zaczynamy. Zaraz wyciągnę obudowę. No i rozpakuję te wszystkie puzzle. A jeszcze na wstępie chciałem powiedzieć, że pamiętajcie o zostawieniu łapki, no i subskrypcji u mnie na kanale. I lecimy po 10 tysięcy. A tam po prawo to nawet nie patrzę, tam nic ważnego. Dobra, ogólnie tak, powiem wam tak. Nie będę robił jakiejś mega super produkcji, bo ja to wszystko nagrywam po prostu z telefonu, z Samsunga S10, poczciwego, starego i no wiadomo, no super produkcji z tego nie nakręcę, nie mam jakichś tam mega statywów, jakichś kamer, kurczę, jakichś super, jakichś ujęć, kamerki na czole i tak dalej, więc po prostu wam będę pokazywał tak mniej więcej, że jak już rozpakuję, jak wygląda, jak rozpakuję inną rzecz, jak tam sobie już będzie zamontowany procesor, RAM, dysk i tak dalej, takie skoki ujęć i no i później już finalnie sobie odpalimy, zobaczymy jak to wygląda. Kurde, powiem wam, że dobry pomysł był, żeby zakupić tą obudowę, jest zarąbista. Proszę bardzo, tak wygląda tutaj górny panel z siateczką. Przedni panel, tu cały bok jeden jest przeszklony. Bardzo fajnie jest zrobiony tył, wszystko jest na te takie skrętki, że nie trzeba nic śrubokrętem, chociaż też można, ale fajnie, że to jest szybki taki, można powiedzieć, dostęp. Górę też można odkręcić. Kurde, naprawdę, to jest Endorphi ARX700R. Ja ją brałem w czarnej stylizacji. Także ją widzicie. No i ona fajnie ma też fabrycznie stopki, więc jest wentylowany spód. Fajnie, taki nawet dosyć sporo jest podniesiona. I filcowe są te stopki od dołu. Więc no, czekajcie, tu próbuję odkręcić. Nie wiem, w którą stronę. Aha, dobra. O, jak wszystko fajnie chodzi, tak cichutko, nic nie brzęczy. Ale ciężkie to szkło, kurka wodna. Odłożę je sobie tutaj na bok na razie. O. No i zobaczmy tutaj wnętrze. Jest instrukcja. Fajnie, bo jest normalnie cały panel z trzech wiatraków, przedni, u góry jest jeden, ale on jest do zdemontowania, tu jest też tył, jeden wiatraczek, czyli mamy pięć wiatraków na dzień dobry. Ten górny demontuję, bo chłodzenie wodne mi tu przyjdzie na górę, więc no, żeby się zmieściło. Zasilacz, no wszystko, kurczę, naprawdę fajnie, te przelotki gumowe, no ogólnie pierwszy raz mam taką porządną, kurczę, obudowę i wszystko na nowych częściach składam. Nigdy w życiu nie składałem kompa na nowych częściach, zawsze się kupowało używki, jakieś tam upgrade'y, duperele. Ale no... No fajnie, cieszę się bardzo, lecimy dalej. Kolejną rzeczą, którą sobie rozpakujemy, to jest właśnie to chłodzenie IO wodne. Snow Blackout Silver Monkey 360. Zaraz ją sobie rozpakujemy, więc zobaczymy jak wygląda. Ale kawał naprawdę fajnego chłodzenia, też ją wziąłem w czarnej stylistyce, żeby nie było jakichś tam odpustowych świecidełek, chociaż i tak się pojawią oczywiście w kompie, bo i ramy będą się świecić chyba i coś tam jeszcze i nie wiem, czy tutaj to logo się nie będzie świecić, ale to się okaże w praniu. Także dobra, rozpakowuję, nożyk czeka, biorę się za robotę. No i właśnie to jest to, że nie mam statywu żadnego jakiegoś fajnego i no muszę cięcia robić, ale no dobra, no to będzie krótsze. Otwieramy. Coś tam leci. Gdzie? Kurde, ile będzie tych kartonów, tych pudełek.
No dobra, no tutaj mamy instrukcję. O proszę. No dobra, spoczko i całe to kurde chłodziwo. A wiatraczki są oddzielnie, trzeba to wszystko zmontować, więc naprawdę kupę roboty będzie. Na pewno nie będzie to w 5 minut. Co tu jest w tym kartoniku? Ciekawe. O, ale jaja, zobaczcie, jak fajnie. Ej, nawet dali pastę do procka. No to to mnie zdziwili. Zobaczcie, nawet jest śrubokręcik i to kurde, nawet taki porządny. Mam kurde firmowy śrubokręt Silver Monkey. Nice. Silver Monkey. Krzyżaczek, bardzo fajny. Aj, no i tutaj jest ten. Podstawka, pełno śrubek, wszystko jest w zależności do tego, no jaką mamy płytę i co potrzebujemy. My będziemy montować AM5. Pod naszego Ryzena. O i przy okazji tutaj widzicie, ja mam swoją pastę Thermal Grizzly Crynout, więc ta będzie może do jakiegoś innego kompa. Oj, jest tutaj kurde chłodnica, jak widzicie też fajna, w czarnym stylu, wiatraczki czarne, wszystko będzie fajnie tak stylowo na czarno, bardzo ładnie. No dobra, lecimy. Dobra. Kolejna rzecz, jak widzicie, płyta główna B650 Gaming plus Wi-Fi. To jest właśnie pod AMD Ryzen z AM5 i ona jest producenta MSI. No jest to dobra płyta, ale tak jakby lekko budżetowa. Każda kolejna płyta no to już się wiązała praktycznie z dwukrotnym kosztem. Więc no coś za coś, budżet był ograniczony i tak czy siak w większości, 99% dzięki Wam. Może nie będę wyjmował na razie, niech się nie kurzy, będziemy sobie tutaj dysk montować, wszystko więc na spokojnie. Zobaczmy co tu jeszcze jest w pudełeczku. Jest zaślepka tylna, są antenki do Wi-Fi, taśma pod dysk jest jedna, co tutaj dali, jeszcze jakieś śrubki. No i instrukcja i chyba wszystko. Tak, no i dobra. No Wi-Fi to tam i tak nie będę używał, bo ja lecę zawsze po kablu. Wtedy jest najsilniejszy internet. Kurde, zobaczcie ile mi się tego zaraz tu nagromadzi. Spróbuję to wszystko później upchnąć, te wszystkie pudła do jednego pudła po obudowie. No dobra, no to odsuńmy sobie na razie tą płytę. Ona niech będzie sobie w tej folii antystatycznej i tak dalej. No i bierzemy się za wyjęcie, rozpakowanie zasilacza. A zasilacz mamy Be Quiet Pure Power 12 mm. 28 mm. 1000 W, 80 plus Gold. Jest kawał kurde sprzętu. Naprawdę, o matko, jaki on jest ciężki. Tutaj macie jakieś, jak ktoś sobie chce doczytać mniej więcej jaki to jest dokładnie. I co on tutaj w sobą reprezentuje. A ja się biorę za rozcinanie, rozpakowanie. Więc ciachra. I cyk. Mamy go. O kurde, ale wiązka. Ja pierdziele, weź to teraz pochowajcie. No niesamowite. Mega kurde, wielki, ogromny ciężar. Już ta budowa jest ciężka. A jak podochodzą te chłodziwa, to chłodzenie, to wszystko, ten zasilacz jest masakrycznie ciężki. Kabel zasilający. O, tyrytytki, to co majstry lubią najbardziej. O, tutaj kurde, jakaś przyprawa. Chyba to jakaś zupka chińska jest. Puść, puść, kurde, musimy wziąć. Ciach. Oj, piękny sprzęcik, zobaczcie. Bardzo kawał fajnego sprzętu. Robi wrażenie. No i fajnie. Ale naprawdę, jakie mocne tutaj wielkie to chłodzenie ma. Ale jest tak skubany, ciężki. No jest kurde, no na pewno nie jest jakąś tanią chińszczyzną.
Tylko jest kawał. O, jak fajnie tu wydłuczone jeszcze ten logo Be Quiet. Tylko tego nogami wam pokazuję. No i dobra, no to kolejna rzecz chwilowo, którą musimy zostawić. I później się wziąć za składanie. Dobra, rozpakowujemy kolejne sobie rzeczy. Co by tutaj rozpakować? Na sam koniec procesor. Zobaczmy sobie te ramy. Ramy mamy. Trzymajmy się ramy, to się nie posramy, taki sucharek. Lexara. Tutaj macie jakieś bajery, jak ktoś by chciał się wczytać. No jak widzicie, będą RGB, będzie ta góra się tutaj świeciła. Mamy ARES, DDR5, RGB, DDR5 memory, 32 GB kit, 2 razy po 16, 6000 XM Expo i tak dalej. To są specjalne ramy, które współpracują właśnie z tym, z procesorem AMD, więc powinno to współgrać przekozacko idealnie. To są właśnie te 6000, no to są CL6000. Tu macie dokładne jakieś tam różne rzeczy, jak ktoś chce się wczytać. Proszę bardzo. No i tak. I też są fajne w stylizacji czarnej. Tylko ta góra będzie się świecić. Zaraz je wyjmiemy, zobaczymy. Potrzebuję drugiej ręki. No kurde, powiem wam, że kawał kurde ładnej kości. Zobaczcie. Ale w ogóle jakie fajne... No nie jest to jakaś popierdółka. Fajnie jest tutaj... Z jednej strony i z drugiej tą metalową blachą obłożone, oczywiście to służy też jako chłodzenie. Dodatkowo mamy też to podświetlenie. Kawał fajnego ramu. Wiecie, no ja się podniecam, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest wszystko jakby nowość. Nowego kompa składam na nowych podzespołach, więc no fajnie, cieszy to bardzo. Opla. No dobra. Obrywamy. Kolejną rzeczą jest dysk Lexara. Tak samo jak właśnie ramy były Lexara, tak mamy też dysk. To jest NM790. Tutaj widzicie dokładnie model. M2-2280 PCI Gen 4x4 NVMe SSD. Czyli no właśnie, no i to jest ten 7400 MB na sekundę. 2 TB. Kurde, naprawdę fajnie. Pozwoliłem sobie to wcześniej rozpakować, ale ja myślałem, że będzie większy. No i mamy taką popierdółkę. Jak widzicie, wszystko w czarnej stylistyce, wszystko mamy na czarno. I zresztą jego i tak nie będzie widać, bo będzie schowany pod chłodzeniem fabrycznym na płycie głównej, ale no mega się cieszę. 2 TB na takim dysku, super. Do tego przecież w swoim starym kompie. No to ja mam tam chyba już ze 4 dyski SSD. Nie, chyba 3 są dyski SSD. Jeden jest normalny. Więc na pewno 2 dyski z tamtego kompa przejdą jeszcze do tego kompa, więc tutaj będę miał i z 3 TB bodajże. Nawet nie pamiętam, jakie mam tam te dyski. Tam zostawię na pewno największy, jeżeli jaki tam mam na SSD-ku. Żeby miał syn, bo tego kompa przejmuje mój syn, także dzięki wam, ja mam nowego kompa, a dzięki też wam, mój syn dostaje kompa ode mnie w prezencie tego spadku, można powiedzieć, więc on już też się nie może doczekać i będzie się cieszył, że każda gra będzie mu chodzić, kurczę, też superancko. No ale wracając do dysku, mamy Lexara jeszcze raz, rzut okiem, nie będę go wyciągał, zdążymy go wyciągnąć, no i został procesor, proszę bardzo, AMD Ryzen 7000 Series procesor, AMD Ryzen 5, to jest dokładnie, uchwycę tak, AMD Ryzen 5 7600X, AM5 to jest jeden z najnowszych procesorów AMD, tylko po prostu nie jest jakby najmocniejszy, jeszcze są chyba nad nim tam z 2-3 jakoś tam najmocniejsze, jakoś jeszcze tak dokładnie się nie rozeznaję w AMD-kach, bo całe życie byłem na Intelu. O kurde. Tu macie też jakieś dodatkowe rzeczy, sobie chcecie poczytać, zapauzować, może się ktoś tam czymś zainspiruje. 5300 GHz w boście,
4,7 bazowo, 38 MB cache'u, odblokowany. No dobra, zaraz go sobie wyjmiemy. Ja sobie wszystko ładnie tak rozcinam, żeby w ogóle nie było śladu, że ingerowałem gdzieś tam nożykiem i tak dalej. Ja uwielbiam, ja lubię, no jestem taki, że musi być wszystko idealnie, sterylnie poskładane, dlatego tak długo to będzie trwało. I podejrzewam, że ja tego kompa i będę składał jeszcze z tydzień. Każdy kabelek będzie musiał mieć swoje miejsce. Dobra, no biorę się za tego, żeby wyjąć i go pokazać. Już go otworzyłem, zobaczcie, nawet nie ma śladu wygięcia, jakbym tu gdzieś wyciągał i tak dalej, bo to wszystko się podważa tutaj delikatnie nożykiem i wtedy to ładnie wszystko wychodzi, nie trzeba rozwalać, pruć pudełka. Nawet do późniejszego przykładowo sprzedania wszystko wygląda jak nowe ze sklepu. No i mamy, kurde, naszego kombajna. Fajnie to wygląda. Ja jestem przyzwyczajony do jakiejś tam starej technologii, kurde, procesorów. No nie było jakichś takich otworów w procesorach starych. Nie wiem, czy to tylko AMD tak teraz robi, czy ogólnie tak wszyscy twórcy innych różnych marek, procesorów i tak dalej robią. Nie jestem, jestem starej daty, mówię, cały czas, całe życie na jakichś używeczkach. Instrukcja obsługi, jakiś kod QR, żeby dołączyć do AMD Red Team. No i tu mamy jeszcze naklejeczkę AMD Ryzen. Powiem wam, no mam na karku 42 lata i zazdrościłem wszystkim, jak składali nowe kompy i tak dalej, że zawsze mieli te naklejeczki na kompach poprzyklejane właśnie, jak składali, że wiesz, Intel Pentium, nie wiem, 386. No ja to są moje właśnie czasy, takie starodawne. I właśnie mieli te naklejeczki, ja nigdy w życiu nie miałem tej naklejki, bo kurde, zawsze miałem jakąś tam używkę i już tej naklejki nie było. Ale taki, no zobaczcie, taki gadżet, jak mnie cieszy. Oczywiście nie będę jej naklejał, no bo po co mi na obudowie naklejka AMD Ryzen. Zostanie w pudełku, ale no super. No dobra, no to wszystko już wypakowaliśmy. No pasy, no to nie będę wam pokazał, ona jest otwarta, bo ja ją już częściowo zużyłem wcześniej, jak wymieniałem sobie pasę w moim starym kompie. No i co, biorę się za to, żeby to dokładnie jakoś to rozplanować i co pierwsze w kolejności zamontować. Mogę sobie doposażyć płytę główną, tak należąco. Powkładać dysk, powkładać ramy, procesor. Zmontować ją do kompa, czy pierw montować zasilacz i poprzeciągać sobie wszystkie kable. Nie no, pierw to muszę chyba zamontować chłodzenie u góry, zdemontować wiatrak, który jest u góry obudowy, zamontować sobie całe chłodzenie i zobaczyć, jak to będzie. Tylko kurczę, to chłodzenie znowu będzie mi przeszkadzać, bo cały ten rdzeń, co się zakłada na procesor, będzie mi wadził. W ogóle muszę tak. No, muszę kurde znaleźć, która podstawka pod płytę, zmontować to wszystko razem, żeby było gotowe gniazdo pod procesor. Kurde, ale jaja, ale... Ale to będzie się działo. Ej, zobaczcie, jaka ta płyta też jest piękna. Ona też jest w czerni cała. Super. Tutaj te miejsca chłodzenia. Montowane to wszystko, kurczę, naprawdę. Kawał tutaj radiatorów, wszystkiego jest, kolejny. No fajnie, fajnie. No teraz w ogóle patrzę, jak tu zamontować właśnie jakieś tam podstawki pod procesor i tak dalej, pod to chłodzenie. No i tutaj sobie właśnie wyczytałem AM4, AM5, widzicie, ja nigdy nie składałem AMD-ków, tylko Intele, więc te podstawki z tyłu, backplate'y bym musiał wymienić. A w AMD jest tak zrobione, że demontuję tylko to fabryczne, tak jakby mocowanie pod normalne, stokowe jakby chłodzenie i montuję sobie tylko takie po prostu dystanse plus śrubki takie, żeby tylko osadzić jakby tą pompkę, cały ten radiator na procesor. No i tutaj jest tylko taka blaszka, która tutaj ją tam zatrzaskujemy i montujemy właśnie tą pompkę i gotowe. No kurde, naprawdę superansko sprawa, nic nie muszę od spodu odkręcać, tylko tutaj sobie odkręcam tylko te cztery śrubki, montuję inne i gitara. Nie muszę wymieniać z tyłu różnych jakichś tam gniazd, tworzyć kurde kombinacji,
Super, super. Dobra, biorę się za tutaj robotę. To mocowanie sobie zdemontowałem. Tutaj mamy jeszcze takie dystansowe, prawie że nie wiem, takie gumeczki, nie gumeczki, to one są takie niby twarde, żeby je właśnie tu podłożyć pod te śrubki, które zaraz właśnie sobie tutaj dobiorę. No i kurde, i to już będzie wszystko, już można montować procesor normalnie. Ale jaja, co? Proszę bardzo, już jedną tutaj zamontowałem. I tak to wygląda. Tak wygląda fabrycznie, nie jeszcze bez tego. Muszę tutaj sobie odkleić. Kurde, jedną ręką ciężko. Fajnie, bo jest podklejana jakby klejem. Więc jak sobie tutaj zarzucamy, dociśniemy, to ona fajnie tutaj dookoła siada, przykleja się. No i spoko. Później muszę dobrać dobrą śrubkę. W końcu śrubkę w dupkę numer 6. To zaraz tutaj znajdziemy. No podejrzewam, że to będą te tutaj widoczne. Chyba nie. Nie jest opisane. W ogóle powinno być opisane, że na przykład to jest jakaś, nie wiem, M6 i szukam, kurczę, M6. No ale dobra, ogarniamy, no nie. Nie takie rzeczy, żeśmy robili z Andrzejem po pijaku. Ostatnia. Tutaj. O. No i w ogóle dla mnie nowością jest też, bo przyjrzałem się tej płycie, że normalnie, wiadomo, no, ramy pracują w parze. Zawsze, czyli na przykład slot pierwszy z trzecim, drugi z czwartym, i normalnie na płytach intelowskich zawsze było tak, że się wkładało 1, 3, jak miały się dwie kości, no i później się dokładało 3, 2 i 4. A tutaj jest wręcz odwrotnie na WMD-ku, że widzicie, 1 z trzecim, drugi z czwartym, i że te drugie mają jakby pierwszeństwo, czyli trzeba zacząć od drugiego slotu, licząc od procesora, z czwartym, drugi z czwartym, i dopiero od tego zaczynamy, że jak mam dwie kości, to w te wkładam, a później jak będę chciał sobie rozszerzyć, no to w pierwszy i z trzeci. Kurde, nieźle. No teraz co do śrubek, no to jak widzicie, już sobie tutaj pierwszą wkręciłem. Ja ją normalnie dokręcam ręcznie, nie wiem, no jakoś chyba mocniej jej nie dokręcamy, nie? To są takie właśnie z kołnierzem, tak jak tutaj pokazuje instrukcja. No i mam je jeszcze 3, by się zgadzało. Tu mam 4 jakieś tulejki, 4 bez kołnierza, 4 jakieś mocowania takie też inne. No więc, no co, no wkręcamy. I tylko tyle co, ile chyba siły w palcach, nie? No bo to nie będę łapał kombinerkami, żeby to przykręcić, nie? co nie, kurde. Albo grubo, albo wcale. Jak widzicie, procesora jeszcze nie zamontowałem, bo nie ma potrzeby, żeby się tutaj brudził, tłuścił i tak dalej. Jak już sobie tu zamontuję dysk, wszystko sobie pomontuję, więc dopiero się wrzuci procesor i płytę do obudowy. No i chyba to będzie na tyle, tu już nic więcej, to sobie może gdzieś schowam. No dobra, lecimy dalej, bierzemy się za dyskacza. Kurczę, powiem wam, że mam mały dylemat. A propos dysku, tak, zdemontowałem to chłodzenie i tutaj mamy dysk i dysk wchodzi w tą stronę, więc tym napisem, tą naklejką do góry, i ona jest już jakby z takim, można powiedzieć, lekkim filcem, chyba raczej chłodzącym, i ma właściwości chłodzące. Tylko tak, patrzyłem sobie w necie, jak montują te dyski, i wszyscy mają te dyski na wierzchu, nikt nie montuje z powrotem tego jakby chłodzenia. Tutaj mam do odklejenia naklejeczkę i tak dalej, ale ja raczej zastosuję to, że z powrotem to zamontuję, oczywiście odklejając naklejkę, i możliwe, że ona będzie z tego jakby i tak zbierać, odprowadzać to ciepło. Bo no i najbardziej wiadomo, na tym zależy, żeby jak najchłodniejsze były podzespoły, lepiej działają, szybciej działają i tak dalej. Fajny w ogóle jest ten zameczek do zamykania dysku, i tutaj twórcy, producent płyty
głównej, nawet dał dwa zapasowe zameczki. No i o to chodzi, że właśnie kurczę do tego dysku, jakby nie mam śrubki, żeby go zostawić nawet, bez, żeby zdemontować ten zameczek i przykręcić go śrubką. I bym go zostawił na przykład na wierzchu bez tego chłodzenia, ale, ale no boję się, że na przykład może się odpiąć w trakcie, nie wiem, pracy i coś się stanie, więc dlatego zamknę go tym zameczkiem i dodatkowo jeszcze zamontuję to chłodzenie, ale piszcie w komentarzach, jak uważacie, ale podejrzewam, że chyba robię dobrze. Dobra, no to biorę się za montę. Wygląda jak siedzi w gnieździe i jest zamknięty tym zameczkiem, widzicie, on tutaj tak zamyka. Nie, no dobra, tak to wszystko dobrze siedzi. No i co? No i właśnie odkleję tą naklejkę jeszcze i tutaj sobie damy to zabezpieczenie plus chłodzenie. Tu jest kawał, kurde, grubego radiatora. On fajnie na pewno będzie odprowadzał ciepło. No zobaczymy później na jakichś, można powiedzieć, benchmarkach, jakichś programach, które no, pokazują temperaturki. No dobra. Montuję jeszcze to i zaraz zobaczycie efekt finalny. No pokazałbym wam w trakcie normalnie, jakbym to kurde robił, tylko brakuje mi no jakiegoś takiego, można powiedzieć, statywu bym mógł mieć nawet przed sobą i tutaj bym kurde składał, byście to widzieli, jak na dwie ręce sobie majstruję. Kurde, no nie mam. No i tak wygląda zmontowane, tu wszystko sztywno siedzi, bardzo dobrze, odkleiłem tą naklejeczkę, kurde. Skubana, naelektryzowana, nie mogłem jej odkleić od ręki później. No i znowu nie mogę. No dobra, no to mamy to. Ramy sobie zaraz rzucimy. Jak się nie posramy. No i biorę się za zamontowanie procesora. No i w sumie przechodzimy do składania obudowy, zasilacza, przekładania sobie kabelków. Lecimy z ramami. I jeden już soket zamocowany, ram w sokecie. Ogólnie wiadomo, no jest zawsze ryzyko. Jak widzicie, tutaj montuję w drugim i czwartym, tak jak było tutaj rozpisane. Nie widać teraz, o jest. Także montuję drugi i czwarty slot. Zawsze jest to ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Wiadomo, no musimy dokładnie. Ja tak tłumaczę, wiadomo, ci co są starymi wyjadaczami montaży kompów, no to wiedzą doskonale, jak zamontować. Ale no jest duża różnica między tak a tak. Musi się tutaj to wycięcie w ramie, w ramach zgadzać z tym gniazdem tutaj po środku i dobrze osadzić. I musicie to naprawdę dobrze osadzić i podociskać i wszystko musi być w pionie, dociskane w pionie, nie żeby wam się nie przekrzywił ram, bo wyłamiacie gniazdo i już po prostu jest dupa zbita, więc powolutku sobie składam, bo wiadomo, kto się śpieszy, to się diabeł cieszy. Mam czas, jak składacie swojego kompa, też sobie zagospodarujcie dużo czasu i nie musicie to złożyć nawet w jeden dzień, możecie sobie to rozbić nawet na kilka dni, jak dysponujecie czasem. Wszystko powoli, a ważne, żeby było dobrze. To nie są tanie rzeczy, każda z tych rzeczy kosztowała po 500, po 1000 zł, plus minus, więc no, to wszystko kosztuje. Lecimy. Dobra, to biorę się za chłodzenie teraz. Jak widzicie, tutaj sobie wypakowuję wiatraczki i mamy tutaj chłodnicę, w ogóle bardzo fajnie jest wykonana, tutaj mamy to logo Silver Monkey na takim, można powiedzieć, szczotkowanym aluminium czarnym, mamy tutaj blokopompkę, no i ona tutaj nie ma obracanego tego loga, więc tak naprawdę jesteśmy zmuszeni zamontować blokopompkę z przewodami od strony pamięci RAM. No tutaj na razie nie zajmuję tego. Muszę sobie zamontować te wiatraczki. I tutaj mamy taki trójnik do wiatraków, do wentylatorów, żeby kurde zaraz będą mnie tutaj pouczać, jak się mówi, każdy mówi jak chce, wiadomo o co chodzi. I wtedy wchodzi jeden pin w płytę. Tu mamy też wejście w płytę. A tu w ogóle mega fajną sprawę zauważyłem, zobaczcie, że narożniki każdego z nich są oflokowane taką gumą antywibracyjną. Ej, naprawdę jest jakość wykonania bardzo, bardzo, bardzo fajna. Muszę zobaczyć, jak tutaj poprowadzić w ogóle te
przewody, żeby jak najmniej było ich widać. Fajny jest tutaj w ogóle ten oplot czarny. No dobra, składam. Tak wygląda po zmontowaniu, proszę bardzo. Tutaj widać nawet strzałeczkę, jak jest napędzany, w którą stronę przelatuje powietrze. Wszystko śmiga sobie bardzo ładnie, stabilnie. Wszystko się trzyma tak bardzo fajnie, ładnie, mocno. Zero jakiegoś luzu, tu już sobie spiąłem też kable w ten trójnik, one okablowanie wychodzi na tył kompa, że tak jakby od przodu to, tak jak teraz patrzycie, to nic tutaj nie będzie. Trzymam na razie tutaj sobie w tej folii. No i właśnie blokopompka tutaj wychodzi z prawej strony. Tutaj będą jakby na płycie górnej ramy i blokopompka. No dobra, no to kurka wodna. Biorę się za właśnie ten zasilacz i obudowę. No i powoli będziemy tu jakoś tam wszystkie te puzzle składać w jedność. Tutaj jeszcze widzicie, ja wam pokażę, o, mam tutaj te blaszki, które muszę założyć na blokopompkę, dopasować ją odpowiednio, do odpowiedniego soketu pod AM5, żeby zmontować na procesor. Płytę główną sobie tu odłożyłem, żeby się nie kurzyła, jest zamknięta z ramami, z dyskiem twardym, na razie procesoru jeszcze nie zamontowałem. Procesor sobie jeszcze zamontujemy zaraz. Jak już będę miał wkładać płytę do kompa, to sobie zamontujemy. Mamy obudowę. Tył rozebrałem. Powiem wam, że jestem mega w szoku, ile tutaj jest okablowania w tej obudowie. Bo w moich zawsze starych obudowach to był może jeden albo dwa kabelki. A tu jest taka cała wiązka, kurde. Jeszcze jakiś woreczek z milionem śrubków. Tutaj widzę, że jest takie gniazdo na te wszystkie wentylatorki. I teraz tak, ten górny tutaj właśnie go będę odkręcał, żeby weszło moje nowe chłodzenie. I tak go myślę sobie, że miałem go wypieprzyć i podpiąć sobie wtedy pod jedno z gniazd to chłodzenie właśnie Silver Monkey, ale myślę sobie, że czy po prostu, poczekajcie, bo sobie obrócę. Kurde. Tu jest ten tak jakby box taki, kurczę, w który wchodzi zasilacz, od tyłu to wszystko będzie i tu jest też miejsce na jeszcze jeden wentylatorek i tak myślę, czy sobie po prostu ten wentylator nie przełożyć tutaj na dół i no jakoś tak zapewnić dobrą też cyrkulację tutaj powietrza z każdej strony. Tutaj też mamy wentylator i tutaj będą 3, tu 3, to już jest 6, 7 i tu by był 8, ale chłodzenia, ja pierdykam. Niesamowicie, naprawdę super ta obudowa jest. Więc albo sobie tu przerzucę stąd tutaj i wtedy to chłodzenie podepnę pod płytę. No nie wiem, kurde, zaraz tu będę kombinował, wszystko się ułoży. Ale no tego kurde okablowania z tyłu to jest niesamowicie dużo. Ale fajnie, fajnie. Niestety problem się już rozwiązał. Nie zamontuję tego wentylatora tutaj od spodu, bo skubaniec jest większy niż te gniazdo tutaj. Nie pokrywają mi się otwory, żeby go tu zamontować, żeby zobaczyć, ile wystaje. Więc no jakby niestety będzie jednego wentylatorka mniej. Nie mam gdzie go tu zamontować. I tyle. Zobaczcie to. Już tutaj chłodzenie jest zamontowane. Widać, albo można powiedzieć radiatory, chłodniczkę. I tak się prezentują od góry tutaj te wentylatory. Zobaczcie, jak tutaj idealnie na styk z tym wentylatorem wszystko się pokryło. No ale dobra, no to już jest wszystko ładnie, stabilnie. Wrzucam zaraz zasilacz. No i co, później płyta. Najgorsze to będzie ta kabelkologia, kurde. Bo to wszystko jest teraz na tych, no nowa technologia, nowe wszystko i no to już nie są dwa kabelki. No i zasilacz już siedzi. Proszę bardzo. No i pełno kurde tej kabelkologii będzie, ale na razie ją zostawiamy. Wszystko później będziemy tutaj przepuszczać przelotkami i tak dalej. Tutaj kabelki wyciągnięte od wentylatorów. I właśnie tak sobie myślę, czy właśnie no jednak podepnę chyba te
te wentylatory odchłodzenia tutaj i wtedy możemy sterować z obudowy jakby siłą wentylatorów, szybciej, mocniej i tak dalej. To by było chyba na tyle. Odwracamy kompa i w sumie bierzemy się za montaż płyty. Kurde. Jeszcze taka mała informacja dla tych, co tam planują składać kompa. Jak mamy płytę główną i mamy tutaj tak jakby otwory montażowe, przez które przechodzi śrubka i montujemy. Tak samo w obudowie mamy tutaj takie wypustki, do których właśnie przykręcamy później tą płytę, ona na nich leży i tak dalej. Więc sprawdźcie sobie, czy się Wam pokrywają. Możecie sobie też regulować to w obudowie. No i najważniejsze, żeby miała te 9 punktów podparcia, nie? Żeby jej po środku było i tak dalej, żeby płyta nie wyginęła się, nie pracowała i tak dalej. Właśnie przed chwilą sobie ją przymierzyłem, czy na pewno wszystko pasuje, czy nic nie muszę przekręcać. Także biorę się za montaż procka i wrzucamy płytę do kompa. No i tak, montujemy procesorek. Naszykowałem sobie tu płytę, naszykowałem procesor. Pamiętajcie, ja tego nie będę nagrywał, bo to naprawdę chwila nieuwagi i będzie zrypane. Tej zaślepki nie musicie wyjmować. Ją sobie zostawiacie, odchylacie. Tylko pamiętajcie też kwestia tego, że każdy procesor montujemy w odpowiednią stronę i każdy procesor i jakby gniazdo ma też tą strzałeczkę, w którą stronę montujemy. W tym przypadku gniazdo ma piny, więc procesor jest gładki. Masakrycznie uważajcie, jak montujecie procesor, żeby żadnego pinu nie zgiąć, bo już macie prawie że płyty do wyrzucenia. Można prostować, można kombinować, ale nie zawsze się uda, a przy prostowaniu może się ułamać w ogóle pin. Więc no nie będę głupa palił i jedną ręką tutaj kombinował. W ogóle jestem pod wrażeniem, bo wyjąłem przed chwilą ten procesor i on jest niesamowicie ciężki, więc tym bardziej, nie dość, że niewygodnie go się trzyma, to trzeba tu ładnie go ułożyć, żeby przy okazji nie pogiąć żadnego pinu, więc no ja zaraz Wam pokażę, jak już po prostu będzie procesor w gnieździe i zaraz zamkniemy. Jak widzicie, tu mamy te strzałeczki, nawet tutaj jest strzałeczka i tu jest strzałeczka i tu jest strzałeczka i jest nawet tutaj takie uwypuklenie w gnieździe, więc to wszystko musi to wszystko ze sobą współgrać. Musicie sobie sprawdzić, czy procesor tutaj dobrze leży, ale nigdy w życiu go nie dociskajcie. On tutaj sobie stabilnie w całym gnieździe równo leży, więc sobie zamykamy. Tak jak tutaj widzicie, delikatnie. No i co? Bierzemy się za montaż. Ta-da! Kurde, zawsze to jest takie ryzyko masakryczne. No i procek jest zamknięty. Zaślepka nam odskoczyła. I już tutaj nie ma co kombinować. Wkładamy płytę do obudowy. Tylko wiecie co? Jeszcze tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że zamontowałem to chłodzenie u góry teraz. Bo tu u góry mamy tutaj zasilanie do podpięcia procka, zasilanie płyty głównej i najbardziej z tym zasilaniem będzie problem, żeby tam się przecisnąć z tyłu za wiatrakiem. Więc chyba będę musiał i tak je chwilowo odłączyć, odkręcić i zapodamy sobie płytę. No widzicie, no to jest to, że jakby no nie składałem już kompa tak jakby na dzisiejsze czasy. W tamtym kompiku mam i7, tam jest prosta sprawa. Tutaj, no i nigdy nie miałem chłodzenia wodnego, więc to też jest swoją drogą. Zwykłe jakieś tam wentylatorki i tyle. No dobra, procek leży. Ja się zmęczyłem. Powiem Wam, że no jestem szczęśliwy. Dobra. Widzicie, to jest to, co mówiłem, że tu jest taka przelotka, w którym wyjdziemy zasilaniem do płyty głównej, a płyta główna aż będzie no prawie, że do tej przelotki, więc
chciał, nie chciał, zobaczcie, że to zrobi mi tak, że ja nie będę miał jak tam kombinować z przewodem, więc muszę jednak odkręcić to chłodzenie chwilowo, je sobie odchylić, puścić kable, okablowanie, które jest potrzebne i skręcamy. No i standardowy bym błąd zrobił. Zapomniałem o tej blaszce tutaj, która idzie z tyłu obudowy i z tyłu płyty. Bym zamontował płytę bez blaszki. No dobra, to biorę się. No i płyta siedzi, proszę bardzo. Jak wsuwacie płytę, też tak od razu zaznaczę, żebyście nie szorowali o te wystające do montażu, bo wiadomo, żeby nie poprzecierać ścieżek jakiś. No i co, no i montujemy tak, skręcamy oczywiście na śrubki, które są załączone też do obudowy. Pierw sobie je załapujemy tylko delikatnie, żeby wszystkie 9 się załapało bez problemu. No i później skręcamy je tak jak należy. Powiem wam, ale się umęczyłem z tą kostką, z tą wiązką. Kurde, wielka krowa, mega sztywna. No i widzicie, tutaj jest to, co mówiłem. W ogóle mam podwójne zasilanie płyty wyprowadzone. Więc znaczy nie płyty, tylko procesora. Kawał procesora, niech ma dużo zasilania. Więc tutaj wszystko poszło bez problemu, ale zobaczcie, że normalnie by było mi masakrycznie ciężko podpiąć, jakbyśmy mieli to wodne chłodzenie, więc dobrze, że go nie ma. Ale z tym bydlakiem tak się umęczyłem, taki sztywny kabel, przewód, że to jest masakra. No ale siedzi dobrze, ale kurde, normalnie ani drgnie. Tak ciężko by mi było tu kurde go powyginać, jakby, żeby wcisnąć w kostkę. Naddać go. No ale się naddał. No dobra, składamy dalej. Więc montuję z powrotem chłodne, wodne. I tyle. No a tutaj co do wodnego, no to sobie tutaj zrobię tak, że wszystkie przewody będą tutaj puszczone i wejdą w tą przelotkę tutaj. I wyjdzie tylko jedna kosteczka tutaj i jednak tutaj CPU fan sobie podpinam pod to, żeby no, komputer sobie sam sterował po prostu pracą wentylatorów, jak szybko i mocno potrzebuje schłodzić. Zasilanie pompki jest oddzielnie też tutaj na płycie. Sysfan, CPU fan. No i tutaj sobie normalnie podepnę i będzie luks. Fajnie wszystko. Trzeba dobrze podpinać, lecimy dalej. Nie, no teraz to przeszedłem sam siebie, zobaczcie. Idą tutaj sobie równiutko przewody i mówię, zepnę je i tam wpuszczę, ale zobaczcie co zrobiłem, odkręciłem tą jedną śrubkę i puściłem sobie tutaj przewody, więc idą, ładnie się trzymają za tą śrubką, nie trzeba żadnych tyrtytek i tutaj sobie już dalej tam wrzucimy na tył obudowy. Geniusz! Dobra, procek odtłuszczony, pompka odtłuszczona, bierzemy się za nakładanie pasty. Każdy ma swoje sposoby, więc ja nie pokażę swojego. Ale ja jestem oldschoolowy, nie nakładam jakichś tam ziarenka grochu czy coś, tylko po prostu no, nałożę pastę i sam ją łopatką rozprowadzę po całym tutaj jakby rdzeniu, żeby było równo wszędzie. I tyle, zaraz wam pokażę efekt końcowy po zmontowaniu. Taka ciekawostka, ta jednogramowa pasta Thermar Grizzly wystarczyła na dwa razy, to jest widzicie, 1 gram, na dwa razy posmarowanie procka, czyli raz jak zmieniałem pastę w moim starym i teraz po nałożeniu na nowy, więc idealnie. Zobaczcie jak to pięknie wygląda, ja pierdykam jak to siedzi i cały ten wnętrze tak na czarno, ale to robi robotę i zero okablowania. Super. Jeszcze tyle makaronu zostało do podpięcia, kurka wodna, tutaj jest tyle przewodów od samej obudowy, proszę bardzo, i tu jeszcze zasilanie od dysków, od grafiki, można powiedzieć, że jakby dałem trochę tyłka, bo tutaj jest mocowanie na dyski z tyłu, a żeby je umocować, te SSD-ki, no to trzeba śrubkę od tamtej strony, a od tamtej strony już mam płytę główną. Ale tak czy siak, no mamy ten 2 tera, więc on nam w zupełności wystarczy, a
a dysk i tak jeden planowałem sobie dać tutaj, albo dwa, nie wiem ile tam wyciągnę ze starego kompa. I umocuję tutaj, tutaj też jest miejsce na dyski. I nawet lepiej, bo będą studzone, a tam z tyłu, kurczę, za taką sztywną obudową cieniutko mało miejsca, więc by się grzały. A tutaj będzie super. Wiadomo, no będą widoczne przez szybkę, ale mam tam chyba czarne takie dyski, więc w zupełności się wpasują. No dobra, składam, podłączam. Dalej. No i proszę bardzo, tak to wygląda na tą chwilę. Wszystko już jest podłączone. Widzicie. Wszystkie kabelki. Tutaj brzydko wyszło. To gniazdo audio z tymi kolorowymi tutaj przewodami, ale no przyjdzie tutaj dysk, możliwe, że jakoś się to przykryje. Tak tutaj wyglądają też reszta ukablowania. Tu jeszcze podłączenie będzie dysku zewnętrznego. No i zostało przełożyć, kurczę, z tamtego kompika grafikę i zainstalować Windowsa. No i później jeszcze wszystko poustawiać po swojemu. No więc co? Nadeszła wiekopomna chwila przetestowania. Pierwsze odpalenie. Jak widzicie, podłączony monitor, obrócony tutaj z mojego stanowiska. Wszystko się tutaj przebiega, kabelki, podpięty prąd. Na razie bez grafiki, lecimy na Integrze. No i zobaczymy, więc... Pała. Dobra. Mamy zasilanie. Ale obrazu brak. Ale jaja. Nie mamy obrazu. A ta pompka jak hałasuje. Podejrzewam, że jest zapowietrzona, że musi się to wszystko rozejść. Góra, dół i powietrze zostanie u góry. Ale naprawdę super. Jak widzicie, tak jak mówiłem, cała czarna stylistyka, tylko widać ramy. No i jak przyjdzie grafika, to też tutaj będzie chyba delikatne tylko podświetlenie na grafice. O, jest, poszło. Trzeba... No i super. Kurde, Boże, jestem taki mądry. Zobaczcie, od razu mamy tutaj temperaturki, CPU, procesorek, prędkości DDR-ków, jaka płyta, CPU, jaki memory size, BIOS, wersja BIOS-u i wszystko. Ej, no pięknie, no naprawdę, ja pierdzielę, ale jestem dumny z siebie, że kurde złożyłem i najmniejszego problemu. No ale no nie takie rzeczy, żeśmy robili z szwagrem po pijaku. No i tak, zobaczcie, tutaj mam już pendrive'a naszykowanego z Windowsem 11, więc zaraz biorę się za instalację. Tutaj już klawiaturka, myszka czeka na podpięcie. No i co, ustawię sobie w BIOSie wszystko i startuję z instalacją. O kurde, ale jaja, pięknie, ja pierdzielę. Tu też się z przodu nic nie świeci. Wentylatorki śmigają, jest taka cisza. Ej, no jest otwarta obudowa, bo tutaj leży szyba. Jest taka cisza niesamowita. O kurde, ale bajer. Na początku tylko było właśnie tą pompkę słychać. Jak ten. Jak przepompowała cały płyn. Ej, ale super, Ancko. A zdradzę wam jeszcze jeden... Jeszcze jedną rzecz, że między tym, co teraz oglądacie, a tym, jak skończyliśmy niby składać i było i był czas na to, żeby odpalić, to minął tydzień. Nie mam czasu kompletnie na nic. I teraz, jak to też oglądacie, to przez tydzień czasu zawalam sprawę z nagrywaniem Forzy, Horizon 3, filmy i tak dalej. No bo ja praktycznie dysponuję tylko godziną dziennie jakiegoś wolnego czasu, więc po prostu muszę sobie to wszystko poinstalować. Czekajcie, kurde, brakuje mi ręki. Ale mam brudną kamerę. Przednią. Brakuje mi ręki. Więc muszę to wszystko sobie poinstalować,
Windowsa, wszystkie programy, poprzerzucać wszystko, poinstalować gry, poustawiać sobie całego OBS-a, wszystko pod siebie. Zobaczcie, przy okazji sobie mnie, moje mieszkanko. To jest salon z aneksem kuchennym. I tam w rogu właśnie mam wciśnięte moje stanowisko, a tutaj jest jakby główny telewizor i wszystko. No i tak sobie doktor mieszka. Ale ja. Muszę jeszcze ten ustawić tutaj to RGB na tych ramach, żeby się świeciły chyba w tej samej kolejności, żeby szły, nie? Bo troszeczkę jeden za drugim nie nadąża. Ale no naprawdę super. Zobaczcie, temperaturki jakie są. CPU 35 stopni. Niesamowite. Dobra, to wyłączam. CPU base clock, CPU rotate. Nie no, fajnie, naprawdę wszystko fajnie, że śmiga. Jestem, kurde, naprawdę zadowolony. Więc biorę się za ustawienie w BIOSie, żeby szczytywało z pendrive'a. I lecimy z koksem. No i chyba nie wiem, czy jeszcze chcecie to zobaczyć, czy już nie. Może jeszcze coś na sam koniec filmu jeszcze wrzucę. Zobaczę, jak już może usiądę, już podmienię kompy. Tego tu wypieprzę. Podepnę się już tym kompem, przełożę grafikę. I może jeszcze wam coś zaprezentuję, jak śmiga na przykład Forza Horizon 5, jaka jest różnica. No i to by było na tyle, chwilowo. Znaczy dla was to jest mrygnięcie okiem, bo to będzie dalej w filmie, ale no już kurczę, naprawdę ja się cieszę. Spoko, no i czyli tutaj się nic nie świeci. Później dopiero doczytałem, że naprawdę tam się nic nie świeci, tak jak mówiłem, że wszystko idzie w czerń, więc naprawdę fajny, stylowy, kurczę, komputerek z tego wyszedł. Bardzo ładny, czarny, mega cisza. Mega cisza. No wiadomo, pod obciążeniem może tam być troszeczkę głośniej. Do tego jeszcze przyjdzie grafika. Kurde, nie wiem jak tutaj ta grafika mi się zmieści. Dobra, no nic nie dotykam na razie. Ale fajnie, że wszystko działa. Tutaj mamy panel. No ale jest cisza. Super. 36 stopni, 30 stopni, płyta główna, superancko. Dobra, biorę się za robotę i instalowanie Windowsa. Dobra, kontynuacja challenge'u, właśnie wyciągnąłem ze mojego starego kompika graficzkę, dysk, proszę bardzo, 2 terabajty Samsunga, więc będą tutaj 4 terabajty, 2 M2 i 2 SSD. Muszę wyczyścić sobie dobrze graficzkę, właśnie już przyniosłem sobie pędzelek. Najlepsza sprawa do czyszczenia, delikatny pędzelek z kurzu. No i muszę wyczyścić tutaj te wszystko, poprzełączać, popodłączać. Zaraz zobaczymy, ale chyba nikt tak długo nie składa kompa jak ja. Męczyłem się też z systemem, musiałem kupić nowy klucz do Windowsa 11. Nie chciało mi przyjąć moich starych kluczy. No dobra, biorę się za robotę, zaraz montujemy graficzkę. Wyczyszczona, tu mamy dysk. Dysk będzie w tym miejscu sobie leżał. Chyba, że gdzieś go może skitram i gdzieś go wrzucę tu na dół, jak myślicie. Ale problem jest taki, że tak jak pięknie się tutaj graficzka prezentuje, 3060 Ti, to backplate jest kurczę taki jasny i mi tu zakłóci całą kolorystykę. Momencik, tu się obrócę. Proszę bardzo, chociaż nie, jak w cień wchodzi, to już tak źle nie wygląda. Dobra, nie będzie git, będzie git. Pomyślałem, że będzie bardzo widoczny ten jasny, a jak ja sobie tutaj całą czarną kolorystykę robię, ale będzie dobrze, bo to wszystko w takich odcieniach ciemnych. No, muszę poprzeciągać teraz tutaj okablowanie, wyprowadzić pod grafikę, pod dysk i lecimy z tematem. No i tak się to prezentuje po zmontowaniu. Grafika na swoim miejscu, dysk na swoim miejscu, zobaczcie, tutaj ładnie umocowany też, wszystko na takich gumkach amortyzujących. Jest taka, nie wiem czy to złapiemy, nie złapiemy. Jest przestrzeń pod dyskiem, nie leży płasko. Jest jakaś tam wentylacja. Tutaj ta wtyczka. No tu mi się to nie podoba, bo niestety ona jest jakby druga tutaj też jest poprowadzona. Za krótko się tutaj rozchodzi. Powinien ten kabel był dłuższy i on by mi tutaj ładnie wszedł w środek tej zaślepki i by nie było tego zakrętasa. Niestety no jest tak jak widać, nic z tego nie zrobię. Mogę podłączyć drugą wtyczkę, no to wtedy dwa kable będą tutaj schodzić w dół.
No i tak to wygląda. Reszta kabli pochowane tutaj od dysku. Biegnie z tyłu, wychodzi. Zasilanie, wiadomo, wszystko jest od tyłu, od zasilacza nie widać. No i myślę, że już chyba nic lepszego tutaj nie wymyślę. Jak macie jakieś propozycje, gdzieś coś inaczej przełożyć, możecie mi później w komentarzach napisać. No i tak to się prezentuje. Zaraz się biorę za sprzątanie tego stanowiska całego i od nowa wszystko podpięcie. Zrobimy sobie odpalenie jeszcze raz. Oderwanie folii z szybki, no wszystko będzie po kolei. No dobra, kąpik już tutaj popodłączany, cała kabelkologia. Dajemy mu prąd. I zaraz zobaczymy, na którym monitorze wystartuje, więc let's go. Grafika się poświetliła, ramy wystartowały. Który monitor pójdzie? O, jest logo. Kierka się kalibruje, dostała prądu. No dobrze. Mamy obraz. Dobra, no to ten obraz zawsze jest po tym. Jak wpiszę już pin, no to od razu też tutaj wskoczy obraz. Ale zapomniałem klawiaturkę podpiąć. Mam tu ją na takiego bezprzewodowego pęka, więc zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. Zaraz sprawdzę, czy jest reakcja. Jest reakcja. No i teraz... I pyk. A tu nie ma sygnału. Jednak nie ma. No to będę musiał to może z okablowaniem coś pokombinować. Proszę bardzo. No i tak wygląda. Mówiłem, że dyskretnie, dyskretnie tu się kolorystyka zmienia, jak widzicie. I kolorystyka się też tam zmienia, więc bardzo dyskretnie. To wszystko działa. Jest mega cisza. Coś niesamowitego. Wiatraczki śmigają. No wszystko się teraz będzie instalować. Znowu kierownica się kalibruje. Zaraz sobie usiądę, już tutaj poprzystawiam się. Zobaczę, czemu ten monitor nie działa. A tu w tle oglądam wywiad z Lizakiem. Zaraz będzie gala. Jak wy to będziecie oglądać, to już będzie dawno po gali, bo zanim to zmontuję i tak dalej. No i co, no zostało zamontowanie tej szyby jeszcze, no i oderwanie folii. Ale naprawdę cieszę się, zobaczcie, jak pięknie, czarno w kąpie, sterylnie, klasycznie, czarna kolorystyka i tylko delikatne tutaj to RGB. No, jestem mega zadowolony. Chodziło też mi o to, żeby tych kabli tutaj tak dużo nie było. Żeby był przedmuch między w obudowie kompa, to wszystko ładnie tutaj, tu wpompowuje, tu wyciąga, tu wyciąga, tu są też wiatraki. No naprawdę jest petarda, jestem mega zadowolony. Zaraz będę testował wydajność, odpalał Forzę pierwszy raz gry. Jeszcze tutaj ani razu nie odpaliłem gry, więc zaraz będę też to testował. No dobra, no to zmontuję tutaj tą szybę. No odejszła wiekopomna chwila. Uwieńczenie mojego składania komputerka. Proszę bardzo. No nic nie widać, bo się wszystko odbija w szybie. Ale jest pięknie. No i wszystko śmiga. No dobra, to teraz ja przeżywam chwilę grozy. Tak jak inni przeżywali nieraz. Aj, masakra, kurde, 68% synchronizacja leci i leci. Wcześniej w ogóle wyskakiwał mi jakiś błąd, w ogóle nie chciało się zrobić synchronizacja. Coś tam wyskakiwał, jakiś błąd logowania. No ale no dobra, no już tutaj powoli sobie wszystko jakby śmiga. Zaczynam sobie ustawiać, tylko testuję właśnie, czy ta Forza mi się odpali. No i muszę poustawiać Stream Decka, cały OBS, wszystko na nowo. Więc jeszcze nie wiem, jak to będzie z live'ami, kiedy je odpalę, ale to już jak będziecie oglądać ten film, to tak naprawdę już będzie dawno po i będą już live'y. No i zapraszam na mojego Discorda oczywiście. Proszę bardzo, na Discordzie zawsze wcześniej. Tu jest mój kompik zaprezentowany.
No i dobra, lecimy i czekamy na odpalenie. 99%. Pójdzie czy nie pójdzie? Czy się uwali safe, czy się nie uwali? Czemu ma się nie uwalić? No, czekamy. Ten ostatni procent coś za długo trwa. Ty, no masakra z tym ostatnim procentem. No, synchronizacja zniknęła. Teraz tylko pytanie, czy się nic nie uwali, czy wszystko będzie? Gierka działa, no zobaczymy. No. Spinowało mnie. Chciałem bardzo, ale to bardzo, naprawdę bardzo wszystkim podziękować za to, że mam ten nowy komputer. Udało się uzbierać. Ogromne, ogromne serce dla was wszystkich. Nie będę wymieniał nikogo z osobna, tylko ogólnie wielkie dzięki panowie i panie, bo pojedyncze osoby żeńskie też się dołożyły do tego. Kto się dokładał, to doskonale wie o tym, więc naprawdę wielkie, wielkie, wielkie dziękuję. Chciałem wam pokazać, jak gierki teraz śmigają na tym nowym kompie. Z tego rzutu, który zawsze widzicie, a to na live'ach albo na moich filmach. Więc jest i moja kamerka, jest i gierka. Są odpalone FPS-y, żebyście widzieli, w ilu FPS-ach to śmiga. I nowy Mercedesik z najnowszej playlisty do zdobycia. Pienceta zrobiona pod drift. Piękna sprawa. Za chwilę wam wskoczą jeszcze urywki ujęć z gier. Tak z takim samym widokiem jak teraz, czyli po prostu będzie moja kamerka i będę grał Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Forza Horizon 4 i może jeszcze jakąś grę. Wszystkie gry teraz na moim kanale są ogrywane w rozdzielczości 2K, wszystko na maksa, po 100 klatek cała każda gra sobie śmiga. Wszystkie live'y, wszystkie filmy, które nagrywam, też są normalnie w 2K nagrywane i puszczane w eter, więc kompik się spisuje przecudownie. Wiadomo, że w tym momencie, tak jak przy starym komputerze, mój procesor tak naprawdę był wąskim gardłem, lekko wąskim gardłem przy tej grafice 3060 RTX Ti 8-gigowym. Tak teraz przy nowym komputerze, przy nowym setupie, no grafika się stała wąskim gardłem, ale nie ma co, to jest 8-gigowy Ti, on naprawdę sobie super radzi. Za jakiś czas, może trzeba będzie zmienić, ale zobaczcie, jak się pięknie wszystko odbija w tym aucie. No, żeż, kurde, ja pierdykam.
Was bardzo wszystkim dziękuję. Nie wiecie, jak to dużo dla mnie znaczy. Nie tylko ja na tym zyskałem, że uzbieraliśmy na lepszy sprzęt, ale mój syn też bardzo na tym zyskał, bo dostaje w prezencie w sumie od was mojego starego kompa. Dołożyłem też tam mu sporo kasy do tego, żeby mu stworzyć fajne stanowisko. Trochę trwało, jakby opóźniałem wypuszczenie tego filmu, bo chciałem jakby pokazać też jego stanowisko, jak mu tam sobie zrobiłem, ale no jakby synek jest w trakcie przeprowadzki, jeszcze z miesiąc to potrwa, zanim się przeprowadzą i żyją sobie teraz na kartonach, więc po prostu później na Discordzie wam pokażę to stanowisko, które mu tam zrobiłem, też dzięki sumie wam, tak? Także naprawdę bardzo wszystkim dziękuję. Łezka się wokół kręci, ale mega jestem wam wdzięczny, nie? Także zapraszam do sumie z tych gier. I tyle. To ja jeżdżę, jakby tego nie widzicie, mam. Dobra, wielkie dzięki.